Podatek od niektórych kopalin, zwany również podatkiem miedziowym, to danina, którą w praktyce płaci wyłącznie KGHM. Politycy Prawa i Sprawiedliwości, choć obiecywali przed wyborami jego zniesienie, słowa nie dotrzymali. Teraz o jego całkowitym zniesieniu politycy nie mówią. Jeżeli nawet byśmy go pozostawili, to trzeba go jednak poprawić, żeby był traktowany tak jak każdy podatek. Minister energii zapewnia jednak, że rząd pamięta o swojej obietnicy. Szef resortu jest przekonany, że wystarczą zmiany w formule naliczania podatku. Ten podatek jest potrzebny, ale z drugiej strony wydaje mi się, osobiście to podkreślam, że błędem jest jednak to, że nie stanowi on kosztu uzyskania przychodu. Polska Miedź płaci taką daninę w postaci podatku już od 2012 roku. W budżecie na rok 2017 rząd przyjął, że wpływy z tytułu podatku miedziowego wyniosą równo 1 mld złotych.